Witam Państwa serdecznie. Żeby do bazy płytek dodać wybraną mozaikę, czyli teksturę, którą widzimy na ekranie, w pierwszej kolejności zaznaczamy ją i prawym przyciskiem myszy wybieramy otwórz za pomocą Paint. Przenosząc się do Paint'a, zmienimy wymiar naszej mozaiki. Przechodzimy więc do ikonki Zmień rozmiar, zaznaczamy piksele, Rozłączamy wymiary w poziomie i w pionie i wpisujemy 298 na 298. Wszystko potwierdzamy przyciskiem OK. Trochę zbliżymy widok naszej mozaiki, żeby łatwiej było wyrysować fugi, a następnie w edycji koloru zmieniamy kolor. Będzie to 255 w czerwonym, tak również jak w niebieskim. Powstał nam kolor magenty, więc akceptujemy ją przyciskiem OK. Następnie wybieramy prostokąt i wybieramy rozmiar rysowania. Kolejnym krokiem jest obrysowywanie elementów mozaiki w celu tworzenia między nimi fug. Zaczynamy od tego dużego kwadratu i obrysowujemy. Możemy jeszcze minimalnie skorygować położenie naszej przyszłej fugi i obrysowujemy kolejne części. Wychodzimy prostokątem na zewnątrz, gdyż w edytorze płytek fuga zapisze się również na zewnątrz naszej płytki. Modyfikujemy jeszcze położenie i rysujemy ponownie. I zostaną ostatni element, więc obrysowujemy go. I rysunek mamy już gotowy. Następnie, za pomocą plik Zapisz Jako zapisujemy obraz jako bitmapa. Folder zostawiamy bez zmian i zamykamy naszą aplikację. Następnie, w otwartym edytorze baz płytek wybieramy bazę użytkownika i tworzymy nowy folder. Nazwiemy go. Mozaika. Jeżeli chodzi o nazwę kolekcji, niech to będzie na przykład 1. Dodajemy. Następnie chwytamy lewym przyciskiem myszy naszą mozaikę i przenosimy do edytora. Pojawiło nam się okno edycji, więc możemy na tym etapie jeszcze zmienić nazwę płytki, kod producenty, jeżeli zajdzie taka potrzeba, oraz producenta. Dodatkowo, oprócz fuk standardowych, zaznaczamy również mozaikę. Na tym etapie możemy również zwiększyć lub zmniejszyć odbicie oraz chropowatość. Cena nadto minimum 1 zł i zapisujemy do bazy użytkownika. Jak widać nasza mozaika pojawiła się już w naszym folderze, więc zamykamy folder, zamykamy również folder z mozaiką i przechodzimy do programu. Wejdziemy teraz do wizualizacji, następnie przejdziemy do bazy użytkownika. Zaznaczymy mozaiką i jeden tam, gdzie ją zapisowaliśmy. Mozaiką przerzucamy na ścianę. I jak widzimy, pojawiła się ona w takiej konfiguracji, więc możemy ją zaznaczyć i wybrać płytki losowo. Następnie przejdziemy do fug, zmienimy fugi. Możemy zobaczyć, jak będzie się prezentować z jasną fugą, jak również możemy fugą zmienić na ciemniejszą. Na przykład na taką. Tak prezentuje się nasza mozaika, natomiast jeżeli chodzi o zestawienie, będzie ona zapisana i policzona. Dziękuję Państwu za uwagę.